Siemaneczko, witam wszystkich w takim gameplayu krótkim z gier retro, gier starszych. Zawsze pokazuję te gry, które pamiętam z młodości, którymi kiedyś się zagrywałem po uszy wręcz. I dzisiaj chciałem wam przedstawić Sąsiedzi z Piekła Rodem. Myślę, że każdy o tej grze słyszał, nawet w obliczu tych osób, które mają już, znaczy mają mniej lat trochę i na pewno nie znają tych gier takich starszych. Ale Sąsiedzi z Piekła Rodem to jest naprawdę genialna giera, która... No jest dla najmłodszych tak naprawdę, jest dla najmłodszych i dostarcza dużo frajdy, dlatego rozpocznijmy sobie grę. Ja tą grę zacząłem grać na live'ie i chciałem też wrzucić coś na YouTube'a, bo nie zawsze wszyscy, co oglądają live'a, oglądają również YouTube'a, czyli może na odwrót, nie wszyscy, co z YouTube'a, oglądają live'a, dlatego chciałem zaprezentować właśnie jakiś gameplay na moim kanale, bo tak sobie przypomniałem, że kurczę, w to też kiedyś się grało. Dlatego wezmę coś, czego jeszcze nie robiliśmy, czyli w sezonie drugim Słoneczny Poranek. Ta gra chyba wyszła w 2004 roku, więc ona nie jest aż taka stara tak naprawdę, ale naprawdę gameplayowo jest super. Lecimy. Oczywiście w rozdzielczości 800x600, ale ja to wszystko przeskaluję tak, żeby to było do 16x9, więc Sąsiedzi z Piekła Rodem w odcinku Słoneczny... Co? Co? Słoneczny dzień? W ogóle wygląda, jakby to miało 60 klatek, ale chyba raczej nie ma. Dobra, lecimy. Słuchajcie, cyk. Szczotka. Ale powiem wam szczerze, że... A wiem, co trzeba zrobić. Cyk. Mamy skórkę od bana. Cyk. Mamy... miód. A nie, 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 nie. Dobra. A nie, 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 nie. Dobra, powoli. Bo papuga śpi. A jak papuga śpi, to trzeba się obok niej skradać. Także jesteśmy Woodym. Jeżeli jakby ktoś nie wiedział, musiałbym tłumaczyć, co się dzieje tutaj w tej grze. To jesteśmy Woodym, który chce jak najbardziej, znaczy jak najwięcej przysporzyć problemów swojemu sąsiadowi. Weźmiemy sobie jeszcze tutaj oczywiście ziemię. Schowamy się pod łóżkiem. Nie możemy się dać złapać. Bo jeżeli Woody nas, znaczy jeżeli ten sąsiad Woody'ego znajdzie na jakimś poziomie, tak? Widzicie, że tutaj mamy takie określone, wydzielone pokoje. No to wtedy nas złapie, spuści nam niezły łomot i misja będzie zakończona porażką. Także lecimy na dół. Aha, on teraz weźmie konewkę i będzie chciał podać tego kwiatka. Mamy tutaj do zrobienia 6 pułapek na sąsiada. Tutaj mamy w prawym dolnym rogu, mamy 6 pułapek możliwość do zostawienia na sąsiada. Mamy już ze sobą 5 rzeczy, które możemy... No nie, kluczykiem otworzymy tutaj coś. Więc to nie będzie 5. Mam nadzieję, że uda nam się to zrobić w określonym czasie, bo to jeszcze trzeba zrobić w określonym czasie. A, wiem co jeszcze. Jeszcze są przecież pineski. Jeszcze pineski możemy zebrać z tej... W ogóle była jeszcze taka gra kiedyś jak Zemsta Kujona. To było coś naprawdę niezłego. Też się zagrywałem nieźle. Okej, okay, to wymienimy mu w takim razie szczoteczkę. Tak, idzie teraz na kawę. Więc mamy chwilę na to, żeby wejść na górę i zasponsorować mu jakieś ciekawe rzeczy w jego konewce. Bardzo długo pije tą kawę. Uwaga, tutaj też warto się troszeczkę poskradać. Albo można nawet przejść z tego względu, że powinien zostać wezwany przez... A, nie został wezwany, kurde. Myślałem, że będzie wezwany przez ten... przez ptaka. Okej. Okay. A, nie, nie, zaraz. O, nie, 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 nie! Uj, szybko! O, jejku, udało się. No, nie wyszło tak, jakbym chciał. Z tego względu, że chciałem mu jeszcze podrzucić ten płyn chwastowójczy do konewki. Myślałem, że jak papuga... O, no właśnie, usiadł sobie na pinaskach. Myślałem, że jak papuga go zawoła, to przestanie pić kawę i później wróci do niej. No i teraz zabrał mi tą kurde konewkę. No już ja cię sunę. Okej, okay, a czy tą skórkę od banana możemy tak naprawdę wszędzie dać? Możemy wszędzie dać. Dobra, oczywiście... Jezu, myślałem, że on wchodzi tutaj. Możemy jeszcze wrzucić ziemię zamiast kawy oraz ten płyn chwastobójczy do konewki. I zobaczcie, że wcale nie jest tak łatwo zmieścić się w określonym czasie, bo najpierw trzeba pozbierać te wszystkie... Znaczy, niekoniecznie najpierw wszystkie pozbierać, a później je zastawiać.
Ale jednak. Za każdym razem, jak on się zdenerwuje i zaraz zostanie zrobiona następna, została mu zrobiona następna jakaś tam pułapka, to wtedy dostajemy dodatkowe punkty procentowe, które się przyczyniają do naszego wyniku. Dobra, to płyn chwastobójczy, cyk. O, zostało już niewiele, zostało 3 minuty. No i zobaczcie, on tutaj sobie pije. Jak sobie wypije. Mam nadzieję, że sobie wypije szybko. I teraz mu podrzucimy tą ziemię. O, idzie na leżaczek. Dobra, my już wszystko tak naprawdę chyba zrobiliśmy. Także możemy się gdzieś tutaj schować. Nie wiem, kiedy on się tym płynem, tym mleczkiem, tym miodny olejek do opalania, bo wtedy powinny mu tutaj przyjść pszczoły z pomocą. No i czemu on tego olejku nie używa? Nie mam zielonego pojęcia. No olejek powinien wykorzystywać. Dobra, idziemy z chwastami. No, możemy nie zdążyć, powiem wam szczerze. No, podlej. Zdenerwujesz się. No i on musi odnieść jeszcze tą konewkę. A nie, dobra, teraz pójdzie na kawkę, dobra. To może się uda. Może się uda. Tylko ten olejek, zastanawiam się dlaczego. Aha, pewnie trzeba było... Dobra. Wiem, co trzeba było zrobić. O, dobra ziemia, dobra ziemia. Idzie, idzie umyć sobie ząbki. A ząbka, brudna szczotka do zębów czeka. No i zepsuje mu się. Się zdenerwował. Teraz musimy mu tutaj szybko zmienić tą lokalizację tego parasola. Cyk, złożymy mu parasol. I może jeszcze jakimś cudem uda się, że wejdzie. Mamy 50 sekund. No, idź. Nie denerwuj się na papugę. Kurde, na kawę idzie. A, to nic, to zrypaliśmy. No nic, myślałem, że się jeszcze uda, że pójdzie się poopalać. Tutaj trzeba było złożyć parasol, żeby on użył miodnego olejku do opalania, wtedy by zaatakowały go pszczoły. No nic, w takim razie czas nam się skończył. Chociaż może jeszcze 20 sekund? Może się uda? Kto wie? O, idź. Ciekawe, czy nam zaliczy, jak będzie już w trakcie. No, 5. Jest! Jest, jeszcze zaliczyło. Super. 91%, więc nie jest źle. Ale żeby mieć 100%, zostawiliśmy 6 pułapek, więc żeby mieć 100%, to musielibyśmy robić jedną pułapkę po drugiej, tak, żeby on nie zdążył ochłonąć, tak jakby po poprzedniej. No dobra, no to w takim razie lecimy z kolejną. Jeszcze sobie zrobimy jedną rundkę w Sąsiedzi z Piekłorodem. Pokażę wam, jak wygląda kolejna misja. To jest fajne, że kolejne... te jakby elementy domu się, kolejne pokoje się odblokowują z czasem, także później na przykład będzie gdzieś tam piwnica, jeszcze tutaj jest jakiś pokój i składzik. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy 6 minut. On idzie spać, tak? A tutaj nic nie ma. Tutaj świnka. Śliczny mały prosiak. Ja już nie pamiętam, to jest naprawdę gra, w którą grałem bardzo dawno temu. Mamy pineski oczywiście. Niektóre się powtarzają, te wszystkie. Długo śpi, pewnie za chwilę wstanie. O kurde. Zaraz, idzie po jakąś tą szczękę, idzie po szczękę. A, idzie teraz nakarmić świnkę. Mam nadzieję, że nie będzie przechodził przez... A, ale idzie po butelkę. Dobra, na dół. Wow, było blisko. Dobra, to może w takim razie... Dobra. Chcę nakarmić świnkę teraz tą butelką. Spoko.
Czyli mam jakieś krakersy. Pewnie odłożyć, później pójdzie. O kurde. Jedno wstrząśnięcie i będzie boom. O kurde, widzieliście to? To pewnie trzeba podłożyć pod... Budzik jest trochę zepsuty. Swoją sztuczną szczękę. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy kaktusa jakiegoś. Dobra, idzie kurde pogadać z Tom. To co to jest? Zwykle mógłbym się schować pod łóżkiem, ale tym razem się boję. O kurde. Oj, 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 idzie odłożyć kluczyki. Dobra. Mam nadzieję, że nie wychodzi na balkon. A jeszcze z lodówki mogę coś wziąć. Pikantne chipsy. Właśnie zamiast ciastek no chyba mu się trzeba podłożyć. Okej. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić. Cyk, mamy kluczyk. Zresztą nie wiem co zrobić w sumie. Chyba musi albo pineski na przykład na łóżko, albo do klapek. Tak, udało się, czyli kaktus tutaj ładnie wszedł. Tutaj mu podłożymy te. Cyk. To. Nie, no, o, było blisko. Tyk. Kupę zrobiła. Dobra, na górę. Dobra, czy pineski do łóżka się da wrzucić? Da się wrzucić. Pewnie tutaj trzeba było wrzucić. Nie, aż szczęka sąsiada tutaj będzie, tak? Dobra. Okej. Okay. Czyli musimy poczekać na szczękę sąsiada jeszcze, żeby móc tutaj zasponsorować pikantny sos. Zje sobie pikantne chyba ciasteczka. Ojej! Czyli to są pikantne chipsy. Zamieniłem z ciasteczkami, że włożyłem w ciasteczka i teraz da tej. Przepraszam, papuszko, to nie miało być w ciebie wymierzone. Sorry. Dobra, idź odłóż kluczyk, to wtedy się prześlizgniesz na skórce od banana. Położysz się do łóżka, w którym są pineski. Nieźle, zobaczcie, że już teraz znerwało się dwa razy bardzo szybko po sobie i dostaniemy dodatkowe bonusowe punkty. Teraz odłożę sobie to. Włożę szczękę i może uda się jeszcze na tym jego zdenerwowaniu wrzucić, wejść do łóżka. Tak, uda się, super. Czyli kolejne bonusowe punkty. Teraz mu przejdzie pewnie po... Lecimy mu wrzucić ten sos pikantny. Wszystko prawym przyciskiem myszy muszę robić, żeby się skradać. No inaczej Woody będzie szedł. No, na dół. Dobra, tutaj też wolę papuszki nie denerwować. Papuga jak jest obudzona, to wtedy nas będzie widzieć na całym takim... W całym takim pokoju. Okej. Widzę, że wybuchowo dzisiaj ma sąsiad. Udało się. 97%, więc jest nieźle. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o gameplay z sąsiedzi z piekła rodem. Mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że pamiętacie równie dobrze tą grę jak ja, bo nie jest ona starsza, ale... No i wygląd, myślę, że po prostu ten czas od 2004 do teraz to był naprawdę... czas, w którym prężnie rozwijały się materiały gry, wideo i no test 2004 nie robi jakiegoś wrażenia graficznego, ale gameplay jest naprawdę w dechę. Także dajcie znać, co sądzicie o sąsiedach z piekła rodem, jakie wy macie wspomnienia
I jakie być może jeszcze wy gry starsze za waszego dzieciństwa, bądź po prostu które, starsze, które pamiętacie, w jakie graliście? Bo być może coś się pokryje z moimi preferencjami i z moją przeszłością. I być może też pojawi się coś takiego na kanale. Na przykład zastanawiałem się nad Rollercoaster Tycoon. To były kiedyś niezłe giery. Dobra, trzymajcie się. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę oraz komentarz. Będę bardzo wdzięczny. Do zobaczyska. Na razie. Pa, pa.